Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Far Crya 5. Przypominam o kciuku w górę, subskrypcji kanału, komentarzu oraz dzwoneczku. Ustawimy sobie ten konwój, bo on zmierza akurat w naszym kierunku. I zrobimy sobie tutaj małą pułapkę na nich. Aha, można wyrzucić jedno. Myślałem, że można wyrzucić więcej. No to nie byli ci jeszcze. Ale zrobimy coś właśnie w tym stylu. Nieźle go dopadł. Dobra, czekamy. Bo oni tu muszą jechać. Mają 200 metrów do nas. Kiciuch. Dobra, 140. No i mamy jeszcze RPG oczywiście w zanadrzu. To nie jest do zniszczenia, to są do uratowania więźniowie w środku. Ale nadjeżdża już nasza ciężarówka. No i zarabam nie będzie tak milutko i wesolutko jak bez wysady. Pozdrowienia od Profiego. RPG ma mało, co wam powiem. Moc czynienia rozpierdol. Uzupełnijmy sobie ammo. Co ja mówiłem o muzyce w tej grze? 480. Nice. Okej. Okay. Stwórzmy sobie tę. No i lecimy do następnej. Okej, zobaczmy jaką to ma trasę, kurde, bo to też jest pytanie. W którą to stronę jedzie? No dobra, weźmy się, przenieśmy tutaj i zobaczymy. Gdzie się akurat teraz ciężarówka pokaże? Dobra, aha, jest tu. Gdzie jest to? Jest tu. Czyli jeździ tak. No dobra, no to przeniosę się tu. Najtrudniej jest kurde trafić w nich, a nie chce mi się za nimi samochodem jechać. Bo nie ma to sensu. Dobra, jedzie w naszą stronę teraz ten konwój. Tylko gdzie ja muszę tu wyjść? Tu muszę wyjść pewnie. Tam jest jakiś helikopter wrogi, czy co tam się dzieje? Nad nim przeleciało, jestem jeszcze w wodzie teraz, fuck me.
3 punkty. Najsik. Jaki przewrót zrobił, widzieliście to? Dobra, ta ciężarówka się powoli zbliża, no. Ona musi przez ten most tu jechać. Dlatego ja się tu skitram i poczekam. Byleby mnie nikt nie zaatakował. No zbliża się, więc jest okej. Okay. Zostali nam jeszcze trzecia oczywiście. Stąd będę miał dobre pole widzenia. Jest już coraz bliżej. A że jest ciemno. No to zostawiamy. Tego nie będziemy niszczyli. Dobra, jedzie. Gdyby mnie ten koleś teraz tu nie zauważył. Co? No nie, no znowu się podpaliłem. O, wyleciał. No w tej grze się nie można nudzić, nie? Nic ciekawego. Okej, okay, musimy zdobyć znowu ten zaopatrzenie. Żeby móc wysadzić ostatni konwój. Gdzie tu był ten gościu od... Tam jest. Dzięki ziomek, że mnie kurde rozumiesz w związku z pieprzoną radiem, muzyką. Dobra, gdzie ten ostatni konwój jest? Tam. Tu może być ciężko wcelować się, bo mamy niecałą trasę pewnie wyznaczoną, bo tam mamy nieodkryty teren. Ale spróbujemy jakoś to ogarnąć. Dobra. 760 metrów. Czyli... O Boże, ten konwój jest tam. Jak oni jeżdżą tędy? Tu jest w sumie też misja do zrobienia. Spróbujemy jeszcze tu się przeteleportować. Zobaczymy, gdzie oni będą wtedy. Nice. Aha, tylko się oddalają od nas akurat. Kurwa. Dobra, ale oni jedą tędy na pewno. Tu nie zdążę stąd. A stąd...
Minęli mnie. Ale może jakoś ich dogonię? Ja nie dogonię ich. No dobra, to się tepnę tu i poczekam na nich. No nie mam innego wyjścia. Muszę się jakoś ustawić w którymś miejscu. Oj, kurde. Ciężko, ciężko wam powiem zrobić tą misję. Jak się nie chce używać samochodu do tego. Dobra, gdzie oni są? Tu są. No okej, no. Mogę się tepnąć dalej. I mogę być przed nimi wtedy kawałek znowu. Może się uda wtedy. Przejechali tyle, no to ten kawałek powinien przejechać w tym czasie, więc myślę, że teraz jestem gdzieś przed nimi. Tuż, no, dokładnie. I oni jadą od tej strony. Okej. Wow. To nie miało być to. Dobra. Schowamy się tutaj. Mamy rakiety. Mamy te czwóreczki. Więc będzie bombowo. Tylko musimy poczekać, aż tu dojadą. Tudurum, tudurum. Mogę sobie zerknąć w sumie jeszcze, ile mi tutaj zostało tego obszaru do zrobienia. Tu coś zostało, ale tutaj to raczej nie wiem. Tu nie wiem, czy w sumie coś jest do odkrywania. To jest w ogóle poza obszarem, nie? Za obszarem tego gościa. Więc na razie tam mi się też nie chce iść. No tu zostało mi do odkrycia tego gówna, nawet nie będę łowił i nie będę ten robił. Tutaj nic chyba nie ma, poza tu jakąś jaskinią. Tu jest jeszcze ta... z helikopterem, co muszę go ścigać. Ciekawe w jaki sposób. No i tu są jeszcze cztery znaczniki. A, tu coś jeszcze mamy. Tu już jest główna. Chyba nic więcej tu już nie ma, tak jak patrzę. W związku z tym. To mi się wydaje. No dobra, bo się goście zbliżają powoli. 240 metrów. A jeszcze zobaczmy, czy jest już boomer dostępny. Jest boomer dostępny, przypisz. Cześć, kundlu. Gdzie ty jesteś? Gdzie on jest? A, to nasi. 200 metrów. Zapraszam serdecznie. Cześć, Boomer. Cześć, Boomer, cześć. No masz gościu pecha, bo mam co innego teraz do roboty. Jadą, jadą świry. Ale przeładowuj to. Przestrzeliłem rakietę. Ale tej już nie przestrzelę. Przecież tu nasi są. Co wy do mnie strzelacie? Aha. Bo zabiłem cywila, tak? Teraz wszyscy mają pierdolca. Dobra, sorry. Sorry, to nie ja. Co złego, to nie ja. Już się stąd zmywam. Czekajcie. Fuck. No dobra, gościu, nie strzelaj do mnie z rakietnicy, bo cię pobiję. No. No kto tu jeszcze jedzie? No tu nikt się nie dzieje, proszę panów. Już?
Wszyscy ogarnęliście dupy? No jak niedostępny, jak tu nikogo już... No, ten jest jeszcze. Ziomek, spokojnie, tu się nic nie dzieje. Wszystko jest... Everything is pod kontrolą, nie? Cześć. Spokojnie. Nic się nie stało. No tu koleś spadł, no, z motoru, nie? Z składa. Luzik. Już? Jest okej? Okay? Tak? Czemu niedostępny? Aha, to ten jest po prostu niedostępny. Ja myślałem, że wszystkie są niedostępne. I ty głupi ty. Dobra, jak ten niedostępny, to tam pójdziemy po prostu z buta ten kawałek. Dobra. Tabulator. Obserwuj tą misję i idziemy tam z buta. A przydałaby się w sumie... A, mam amunicję do rakietnicy chyba. Albo nie mam. No idę, idę. Tam już raczej nikogo nie ma, bo to już kiedyś wyczyściliśmy. Siemanko. Attention, comrade. The bed has been wet. Repeat. The bed has been wet. Who is this? How did you get on this frequency? I don't have time to explain, but your bunker is compromised. You need to move fast. Damn it. I'm at the boys' house. Send me a chopper and I'll take care of it. It's tailing time, deputy. Follow that chopper to Boyd's house, let the target get in, and they'll lead you down the yellow brick road. Remember, as ironic as this may sound, this is not a Wetworks mission. Surveillance only. Do not engage the target unless instructed. There's the chopper right on time. If you got a wingsuit, you can jump off the tower and follow it down. Otherwise, I spotted an ATV that'll get the job done. Now get going. Podążam, podążam. Czekaj, gość. Cześć. Czekajcie, to wyście mnie nie widzieli? Goście są ślepi, nie? O-o, odlatują mi. Bylebym nie utknął, nie? Cisnę, cisnę. Tego się nie da zrobić bez helikoptera, a ja w tej grze nie potrafię latać. Więc nie, na pewno nie zrobimy tej misji nigdy. Dobra, odkryjemy sobie te trzy miejsca, które tam zostały. Dobra, gościu, daj sobie spokój z tą misją.
Ja mam zamiaru tam iść do ciebie. A nie mogę go zajebać po prostu. Tak by było najprościej, nie? Żeby go dupić. No to niech se ucieka, mam go w dupie, no. Nie mam zamiaru robić tej misji, jeszcze mnie nie posrało. Mogę tę misję już wyłączyć? Bez sensu jest ta misja, nie? Jak ktoś nie potrafi latać w tej grze jest pojebane latanie, nie? Tak jak w GTA, którymś tam starym. Już, odznaczcie to mi. Aha, nie mogę tego odznaczyć, tak? Będę do ustronnej śmierci go musiał śledzić. Czekajcie, bo to jest skrót na żart chyba, nie? Ja nie chcę robić tej misji, hello? Mogę oznaczyć cokolwiek innego? Aha, teraz jak zacząłem już tą misję, to już jej nie mogę skończyć, tak? GG, właśnie skończyliśmy grę, kurwa. Zajebiście. Pozdro 600. Gdzie jest ten kład pieprzony tu? Trudno go nie tracić z pola widzenia, jak on jest kurna helikopterem, a jak ładem jadę, nie? Dobra, udało się. W którym to jest miejscu? Ja przejechałem taki cały obszar, tak? Stamtąd gdzieś. Tutaj. Chwilę. No spoko. Zabezpieczmy ten obszar jeszcze w tym odcinku i będziemy kończyli, nie? Czy kogokolwiek mogę z nich zdjąć tak, żeby nikt mnie nie zobaczył? Tą babkę, VIP-a. Tego gościa nie. Mogę zjąć tego. Okej. Nie wyszło to na cicho, ale się udało. Dobra, przyszkę. A to ja tu nie byłem ostatnio? Tu wchodziłem przecież w ten bunkier.
Tam była kaseta, ta. Dobra. Ja tu byłem już kiedyś. Gdzie on jest teraz, mi powiedzcie jeszcze. A, tu. Fajnie, że przyjechałeś, gościu. Hurt falls, that's sorry, kid. I've got bigger fish to fry, and this little bearded uprising is suddenly below my pay grade. The American way used to mean a deal was a deal. But we live in a new America now. I know you're wishing for a handout, but that's just how it is. Reminds me of something my grandmother used to say to me. Wish in one hand, shit in the other, and see which one fills up first. Ah, I miss her. See you around, kid. Czyli koniec misji, tak? Dziękuję, dobranoc, kurde. Okej, ludziska, myślę, że skończyliśmy ten odcinek. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostawcie kciuka w górę, subskrypcję, komentarz, kliknijcie dzwonek i trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!